Warto wziąć to pod uwagę, planując podróż w Beskidy. Most w ciągu drogi 942 w Szczyrku został zamknięty. To droga wojewódzka, która łączy Bielsko-Białą z Wisłą i jedna z kluczowych arterii, z której korzystają turyści odwiedzający Beskidy. Magda Sincewicz. Droga wojewódzka 942 biegnie przez 41 kilometrów. Przebiega m.in. przez centrum Szczyrku i Przełęcz Salmopolską. I to właśnie tam od początku tygodnia trwają prace nad nowym mostem nad Żylicą. Umowę na to przedsięwzięcie podpisaliśmy w lutym ubiegłego roku. Trzeba tu podkreślić, że to była umowa na wykonanie projektu i przebudowę. Prócz tego przebudowę mostu. Prócz tego wykonawca musiał przebudować wszystkie instalacje dotyczące sieci energetycznych, gazowych, umocnić też brzegi tej rzeki. Także tutaj pracy jest bardzo dużo. Zakończenie przewidziano na drugą połowę października. Koszt inwestycji to niespełna 6 milionów 100 tysięcy złotych.